Kolejny druk jest autorstwa Komisji Budżetowej. Na referenta wskazano pana przewodniczącego Łukasza Haliczkę. Proszę pana radnego o odczytanie projektu uchwały. Projekt Komisji Budżetowej, uchwała nr 3/297/2013 Rady Dzielnicy 10 Staszowice z dnia 7 stycznia 2013 roku. W sprawie korekty uchwały nr 13/167/2011 dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy 10 Staszowice do realizacji w latach 2012-2014 z późniejszymi zmianami. Podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Zwiększa się kwotę 57 tysięcy, zwiększa się o kwotę 57 tysięcy złotych środki przeznaczone na finansowanie inwestycyjnego wprowadzonego do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2012-2016 pod nazwą budowa wojskowego refunkcyjnego przy WLK S Kraków z kwoty 318 tysięcy na kwotę 375 tysięcy złotych. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ja tylko może poinformuję, bo pewnie większość Państwa nie wie. 31 grudnia pismem Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa otrzymaliśmy informację, że Rada Miasta Krakowa, prezydent przekazał dla każdej rady dodatkowo 60 tysięcy złotych na rok 2013. Więc niejako zwracamy tutaj radnym ze Staszowic to, co zabraliśmy i wtedy, kiedy trzeba było obcinać pieniążki pod koniec roku. Prezydent przekazuje to, co Rada Miasta uchwaliła. Dziękuję panu radnemu za odczytanie projektu, za komentarz. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Wobec braku zgłoszeń do dyskusji przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę podnieść rękę. 18. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę. Nie ma. Kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę. Nie ma. Ponieważ pani radna Orzechowska wyszła, tym samym mamy 18 głosów i wszystko gra. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty.